Cześć, siemanko, z tej strony Kuba. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 14 listopada, godzinę chwileczkę po 11 i jak sami widzicie, dzisiaj będziemy orać sobie w ogródku pod warzywa. Więc co? Władek w roli głównej i pług dwuskibowy. Także co? Wsiadamy do maszyny. Oj! No, jestem w maszynie. I także co? Widzimy się za kilka minut. Także jak widzicie, jedziemy. Tam są jeszcze pory do wycięcia. Mama wytnie. Gładkiem. Patrzymy, jak sobie poradzi. Dobra. Brr. Pomału. Ło. Hop. Przesad w ogrodku i... Ło. Dobra, jak już to jest do wycięcia, więc ja zbliżę się z wami, jak to wytniemy. Więc zaorane, jedziemy do, no, na podwórko ogółem, jedziemy już, pojedziemy sobie tyłem. Zaoraliśmy, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj w tym odcinku, nie wiem czy będę woził węgiel, ale może, zobaczę jak się z czasem wyrobię, o której pan przyjedzie węgiel, bo to jest Słuszowie przywożą. No i zobaczymy, może mi się uda coś nagrać ze stworzenia, o, zaorane z ostatniego filmu. No to chyba z października bodajże. Pszeniczka też z filmu zasiana. Będzie pryskane dzisiaj pewnie na chwasta. Tak sobie tatuś zażyczył. Więc posłuchamy go, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i co? No i widzimy się później. No, także jak widzicie, mamy godzinę czwartą i zaczynamy zwożenie węgla. Już zawiozłem dwa razy, teraz mam trzeci raz.
trzeci raz jestem naładowany. No co, jest 2 tony zmieszane węgle, jeden jest większy, drugi jest mniejszy. O, nawet na toczkach widać, który jest większy, który mniejszy. No i tak to oto dzień przeleciał. Było oranie, było koszenie trawy, było żnięcie drzewa, a teraz jest zwożenie węgla. Także widzimy się potem. No, ja ładowałem sobie właśnie 6 taczki, będę zwoził dalej. Dziadzia przykuje płyty, żeby zastawić jeszcze trochę, żeby jak najwięcej się zmieściło. Bo połowa jest drewna, a połowa jest węgla. Także co? Ja zwożę sobie dalej i jeszcze kilka ujęć będę nagrywał i tyle. Dobra, widzimy się potem. Także co? Na dzisiaj koniec. Mamy godzinę, nawet nie wiem którą. Ale tak, na dzisiaj skończyłem. Zwiozłem bodajże 10 razy. Także co? Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie subika, łapeczkę, komentarz. I trzymajcie się do następnego filmu. Dzięki za oglądanie. Cześć.